głosi, jak się głosi. Witamy serdecznie Państwa młodych, witamy. Drodzy Państwo młodzi, jest nam niezmiernie miło powitać dzisiaj Państwa młodych, którzy w dniu dzisiejszym zawarli związek małżeński i pozwolicie Państwo, że powitamy ich po staropolsku. Państwo młodzi, powitaliśmy Was chlebem i solą. Daliśmy go Wam na nową drogę życia. Nieście go wciąż i szacunkiem. By nigdy, nigdy go Wam nie zabrakło. Ten będzie swój bój na całe życie już. Będziemy cieszyć się nim, bo cóż, nasz los tak bardzo chciał. Państwo, pozwolę sobie teraz w imieniu nas wszystkich złożyć Państwu młodym serdeczne życzenia, wszelkie pomyślności na nowej drodze życia. Chciałbym Państwu młodym przekazać w imieniu nas wszystkich taką maksymę, w myśl której nie wystarczy tylko kochać. Trzeba jeszcze umieć tą miłość wziąć na ręce i przenieść ją przez całe życie. I tego Państwu młodym życzymy z całego serca. I teraz, drodzy Państwo, wniesiemy to za szczęście pomyślność Państwa młodych, śpiewając im tradycyjne 100 lat. Proszę Państwa, grobki śpiewem, śpiewajmy, co sił w piersiach. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niechaj żyją nam. I na zaproszenie Państwa młodych udajemy się do weselnych stołów. Na nie widzę nas.
Łączymy się w parę. Mama krzątna się w ogóchni, serce płacze. Łączymy się w parę. Przypomina sobie chwilę, jak to dobrze było z nim, jak to trafił i ozwrócić całe życie. Małe w domu ktoś się zjawił, zaskrzypiały. Mama.
abyś była najszczęśliwsza. Ja gdybym chciał ci z nieba dać. Dobrze wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko, aby szczęście to zechciało dać. Yeah.
się kochała, dziewczynę bym się chowała, że jej wcześniej nie spotkałam i że przyszła właśnie dziś. Pierwsza miłość, coś się na mnie wydarzyło, coś mnie zdecydowanie odpaliło i jak w sercu dobre było. Nagrodę coś dla młodzieży po 20. Stary płyt gramofonowy, jedno
Thank you.
duszę, płaczem widać ją. I ty, drogi prez, już nie płaczą też. Wciąż i mało łez, co się bierze ten. Nieustanny gościnę, nieustanny gościnę. Świat nie wierzył w to, szkoda naszych łez. Słuchajcie, ostatni raz oficjalnie możecie wymienić swoje imiona i pocałować się publicznie, ale tak, aby pani przynajmniej fikała nóżką. Wtedy czuję się docałowana. Jeśli pani nie będzie fikała nóżką lub żadną inną częścią ciała, nie okaże, że ma dość, nie ma prawa zejść z krzesełka. A więc prosimy brawa dla pary młodych, proszę państwa, za tę całą uwagę. A wszyscy pozostali goście będą podchodzili do krzesełek i cierpliwie czekając w kolejce. A ci z tyłu mogą już trenować. Nóżka, rączka czy buźka? Brawo, brawo, tak? To są takie rytmy zbalające. Stasiu, jak ty dorobisz, że ona jeszcze nie ma dość? Tak dobrze, macha ręką, to? A Stachu, ale się naumiało. Stasiu, brawo dla was, dziękujemy pięknie. I prosimy następną parę. Światek, gdzie ty jesteś, bo mówiła tu jeden, chodź tutaj zaraz. Taki sympatyczny chłopak, no. Zaraz pójdę do ciebie do bary. Pani Biały tutaj z tej nogi, jak to znajdę? Gdzie się tam pokoda? Taki przystojny chłopak, a pani co? No. A gdzie nóżka, droga pani? A gdzie ostatnia para? Światek, gdzie jesteś? Gdyby nie ten, nie wyszedłby mi ten numer, no i skąd zrobiłabym za to, co z premii. To znaczy, zabawa polega na tym, ostatnia para nie całując się, ale pani całuje Romana, bo jemu też się coś należy, o. A Roman to ja. Tak, Roman to jest ten przystojny chłopak, o. No zobaczcie, jak czasami uda mu się coś zabrać. Ale
wiem, że to wszystko w ramach rewanżu być może. A pani... A ja to od macochy. No właśnie. Samych dżentelmenów. Czy, nie wiem, czy panie wiecie, że mamy dwa rodzaje dżentelmenów, tych tradycyjnych i nowoczesnych. To znaczy, proszę pana, tradycyjny dżentelmen jest to taki pan, który do dziewczyny chodzi, chodzi, chodzi i nic. Natomiast dżentelmen nowoczesny jest to taki mężczyzna, nie, który do niej chodzi. Tak, a skąd pan wie? Pan nowoczesny. Chodzi do dziewczyny, chodzi, jak ona zachodzi, to on odchodzi. Bawimy się w taki miły panie. Stary ustawi się wszystkim buciki. Proszę pana, w tym wieku pan znajdzie. Później będzie trudno trafić, ale jeszcze ten. Pan paznokcie zmarszczył. Mili panowie, wróćcie do swoich partnerek. Przypatrzcie się uważnie drugiej, który swojej damie pierwszy bucik na nóżkę założy. Ale proszę panów, ten pan pierwszy musi podnieść rączkę do góry. Dobrze, jako panie młody, proszę uporować tą kubkę, ona jest taka nieporęna brzydka. Zawiesza ją, zawiesza, żeby nie poznajomości. Nie poukładane, jakiś tam piękna dzidas stoi, to chyba pani młody, co? Panowie, zobaczcie, co panie mają na nóżkach. Wszystko poszło pod zastaw, no takie do szansy. I tak trafi. Bardzo się, prawda? A więc uwaga panowie, trzy czeny! Ale z pana zagapił, widzę. Mili państwo, państwo młodzi ufundowali specjalną nagrodę dla wszystkich gości, którzy wybrali udział w tej zabawie, a przede wszystkim dla zwycięzców. Stasiu i Magda, możecie podejść do nas? Stary to jeszcze wiąże. Koniec z końcem. Mili państwo, jest to nagroda dla pary zwycięzców, a więc dla sympatycznego pana i partnerki, ale on nie będzie cieszył się nią sam. Proszę pana, proszę otworzyć tego szampana. Proszę pana, halo. Proszę otworzyć tego szampana. Zabawy się bierze, a szampana nie otworzyć. Czego pan nie umie? A ja teraz coś panu powiem. Pan i pana partnerka zrobi pierwszy łyczek, później pan, a później szampan pójdzie z gwinta wokół wszystkich gości. I wszyscy czekamy w kolejce, mili państwo, czekamy, nie schodzimy. A co, bawiliśmy się wspólnie, ktoś musiał wygrać, prawda? Ktoś wygrał. Ale my tylko to wygramy. Proszę bardzo, to dla pani łyczka. Machacza albo chlorą ze stylu. Ole! No pięknie! Gdzie można mieć gwinta szampana, jak na weselu, prawda? Z figurami proszę pana, z figurami trochę. Łupie w tym odsłupie? To się pan łapie za serce, to będzie pan się łapać za nogę w tym wieku jeszcze. A gdzie za serce? Gdzie? Znowu po prawej stronie. A gdzie ole? Cia, cia, cia. Ole, 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 nawijmy się, nawijmy się.
wino. A teraz idziemy linkę pić. A teraz idziemy na jednego. A teraz będziemy linkę pić. Thank you.
Zośkę. Kazali mi ją poślubić, lecz me serce nie pozwala, bo języka mężki nie lubi. Thank you.
chłopca chyba mnie. Spełniają swoje warunki.
zobacz, już, już, upadałem, szybko. Ejka, do góry, już, już, już. Ejka, nie wątpisz się. A co ty chodzisz walczycka teraz? Thank you.
Związku Małżeńskiego, do tych wszystkich życzeń i serdeczności, które
odbierają Państwo młodzi. Do tych wszystkich serdeczności, które Państwo młodzi odbierają, chcielibyśmy się również i my dołączyć. Za pomocą tej symbolicznej wiązanki kwiatów oraz symbolicznej karteczki z życzeniami dedykujemy im melodię Wielu Jednoc z życzeniami wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Ja chciałbym troszeczkę tak przewrotnie Wam życzyć. Niech Wam życie płynie jak Wisła do Gdańska, a Tobie Stasiu niech stoi pyka granica gdańska. I dedykujemy Wam melodię pod tytułem, jak zwykle, co mi... Uszczeliłeś! Się dłuży, będę wierzyć, że
będzie przyszłość, to zaraz się okaże. I wszystkich Państwa bardzo proszę o powstanie z miejsc i udanie się na parkiecik, żeby towarzyszyć Państwu młodym przy tradycyjnym... Między innymi na tym, żebyście Państwo pomogli mi powtarzać końcówki przyśpiewek. No to jest taki prezent później erotyczny bardzo. Tę pierwszą złotówkę, żebyś po weselu miała swą gotówkę. Oj na na, oj na na, oj na na, oj na na, żebyś po weselu miała. Teraz ci daję ten pieniążek drugi, żebyś po weselu oddała swe długi. Oj na na, oj na na, oj na na, oj na na, żebyś po ten pieniążek trzeci, żebyś wychowała dobrze nasze dzieci. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, żebyś wychowała. Daję ten pieniążek czwarty, żeby twój Stanisław nie chodził o tarty. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, żeby twój Stanisław. A teraz ci daję ten pieniążek piąty, żebyś po weselu Magdo wymieniła kąty. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, żebyś po weselu. A teraz ci daję ten kwiatek z listkami, byś się żałowała. Ci daję te czerwone jabłko, żebyś nie wołała na teściową panną. Oj dana, oj dana, oj dana, a to się pomyli, co? Erotyczny, matrymonialny. Pokażcie się do kamery, proszę. No właśnie. Zadam troszeczkę niedyskretne pytania pani młodej, jeśli pani Paula pozwoli. A skąd pan nie wie? A teraz ci daję ten biustonosz biały, żeby ci dróżki w nocy nie wisiały. Zapytać Stanisława, czy aby ten rozmiar jest właściwy. Nie mów. Za mały? Masz prawo milczeć. Daję buteleczkę wina, żebyś urodziła mu pierwszego syna. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, żebyś urodziła mu. Taki prezent troszeczkę dyscyplinarny. Daję kawałek łańcuszka, jak będzie uciekała, przywiążą do łóżka. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. No bo to troszulka przed nimi nic nie uciekać. No nie daj jej Boże. A teraz się będzie działo, mi Państwo, to jest właśnie trzyma. Jeszcze jeden prezent dla młodego leci, jest tam nie ma szczęścia do robienia dzieci. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, szybka do robienia dzieci. A teraz proszę Państwa taki prezent z medycyny niekonwencjonalnej, czyli naturalnej. A nie daj Boże, młody za nim ognie i co wtedy? Ale mamy na to sposoby. Oto jeden z nich. Pokażę, pokażę, jak się tej chorobą przyda. A teraz ci daję swojcie w tym musztardy. Jak mu raz darujesz, to będzie zawsze twardy. Z rokiem. Dobry masz? Polska jak na razie. Co nie widzi? Polska na prawe. Na prawe nie widzi, no ja też nie widzę Polska na prawe. Ale mamy taki prezent, który pozwala wszystko dojrzeć.
ci Stanisławie mocne okularki, abyś sobie w łóżku nie pomylił już szpatki. Jakiś biznesmen, jakiś inteligent. Co to są zrobiska teraz? Ten drewniany dołek mamy dostawiła, że książce baby z wody mu wybiła. Daję ci śmigane majeranku ziele, abyś nad poślubną ty nie leżał na ciele. Ojdana, 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 abyś nad poślubną mnie. Woda taka gorąco, Krista nie wiadomo. A nóż ci się przyda ta bita śmietana. Proszę Państwa, jak Państwo założyliście, jest taki prezent bardzo zacny, dyscyplinarny prawie, że. A teraz ci daję tę łyżkę mazową, byś ją naparzała teścia i teściową. Ojdana, 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 byś ją naparzała teścia i teściową. Ojdana, 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 byś ją naparzała teścia i teściową. Żeśmy dali, oj nas nawet nie pocałowali. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, a nawet nie. No a wy się uczcie. Proszę Państwa, tak między innymi za to się będzie wyglądała przyszłość Państwa. A tak się opierała. Renata mi bardzo podobała kobieta i chciałabym jej... Będziesz uważaj na wszystko, gdzieś do góry. A więc proszę bardzo, bo siada na siostrę, a Państwo zabiorę ci ten pra... Muszkę. Nie daj, co z tym prywatem? Pani go pije, a co? O przybytku głowa nie boli. No wiecie, czy stanie i ty muszę nie żyć. Przyszłej symbolicznej pani młodej. No bo też kobiet od nich rośnie. I poprosimy, abyście zaręczyli taniec. Przedślubny, w cudzysłowie oczywiście. Jak to się robi, pokażcie. To się nadaje do pracy, prawda Czesiu? Paweł, z figurami nawet cia, cia, cia. A w międzyczasie bardzo proszę, aby panie przygotowały już tort weselny do podziału. Ewa, proszę, babusia. O Roman, proszę, czekać, bo to jest słodkie informacje. Zadanie twojej zanista będzie polegało na tym, że teraz masz rozpoznać, a ja ci zazdroszczę nawet, nie wiem czy wiesz, masz rozpoznać swoją panią żonę już teraz. Po kolanach, no ewentualnie te 5 cm nad kolanem możesz macać. Nazwijmy rzecz po imieniu, prawda? I w momencie, kiedy poznasz swoją panią, to podnosisz rączkę do góry i mówisz, że to jest właśnie ta moja chyba żona, ta moja ślubna. Cicho! Nie śmiejcie się, kobiety. A jeśli nie będziesz pewien, to możesz jeszcze jedną rundę zrobić, chociaż ja bym tak zrobił na twoim miejscu, bo to... Niech się dzieje wola nieba. Panie mi tak tylko do kolan nie wierzy jak do kolan. Dalej to już jest karane. Nie podpowiadamy. Pamiętaj, że młoda może być także w przebraniu. Macaj, macaj. Ale też pamiętaj, że towar macamy jak do macarza. Mówisz, że okej. Idziesz dalej, idziesz. Cicho, cicho. Do kolanek prosimy tylko, Stasiu, do kolanek.
białej mateczki ma widzę. Naprawdę, panie, można wdykać, ale już poza tym. To idziemy dalej, idziemy. Prawda? Też tak szybko opuściłeś tą panią, widzę. Pamiętaj, że pani młoda może być przebrana już taki sław. Cały nie jest powiedziane, że może być dry stopy, może być skarpetki również. Zaczynamy jeszcze raz, oczywiście. Ale licz na siebie. Czasami. Fajne, co? Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś tak naprawdę. Ja surowe. Naprawdę surowe. Cała zabawa będzie polegała na tym, aby sprawdzić sprawność manualną rąk tych dam. Ludzie. Jacy ludzie? Żebym działał, Wojtuś, jak nie trafił. No, proszę, powiedz dalej. To jest rzecz ciekawa. Polega na tym, oczywiście mi bardziej pasuje to powiedzieć jako chłopowi, przepraszam, chłopu. Chodzi o to, drogie panie, żeby jeśli się odwrócicie do chłopów twarzą, żeby zacząć od lewej chłopa nogawki. A więc mnie panie proszę od dołu, stanąć na wprost swojego partnera. Stańcie. Idziemy, idziemy. Jajko ma być całe. Ale jajko co ty robisz? Ten zaciskaj, nie bój się zrycha, nie bój się. No pięknie. My jesteśmy naprawdę. Jesteśmy zachwyceni. Proszę państwa, co to się działo? Jak mówią słupa mówiają. Gdzie słupa? On trzymał. Trzymał. Tak to się kończy. A my bardzo prosimy przewodniczącego jury o ogłoszenie werdyktu. O Boże. Walka była bardzo wyrównana. Tej strony będzie jako druga. A tu świadek i ta pani w tym zielonym. Czas tego jajka! Dziękujemy! Będę następnego. Państwa zapraszamy na parkiecik. Pytamy się za rączki. Będziemy kierować najpierw. No piękny, przywiekowy, drodzy państwo. Pierwsze cięcie wspólne, a później może się indywidualnie. Na morzu naszych wspólnych dach.
nie opuszczaj mnie.